Siema, witajcie. To jest mój już trzeci let's play, jak widzicie tamten poprzedni. To po prostu... No, znudziła mi się tam... Chwila. Po prostu tamta gra mi się znudziła już. No, pop mi się... Prince of Persia mi się już znudził. I... Zakupiłem sobie Wiedźmina, gdyż albowiem. No bo chcę kupić na Xboxa dwójkę, no i wiecie, muszę wiedzieć, o co chodzi w jedynce, więc nie mogę was to ominąć. No to jak widzicie, grafika jest no jak na 2007 rok. Super. Wybierz tryby gry, chwila. Teraz się trzeba skupić, bo to nie... To... Obecnie gry Wiedźmin przychodzą się na kilkadziesiąt godzin rozgrywki w naszym świecie, gdzie mam dobre i złe, jedynie wybory i ich konsekwencje. Zagraj w jedną z dowolnych przygód, każdy z nich jest to oddzielna, unikalna historia złożona w oparciu o... Czyli możemy zagrać i to, tryby gry, to symbolizuje jeszcze większą liczbę odcinków. Dobra, najpierw pójdziemy tą... Główną oczywiście ścieżką. Nie, wiecie co? Średni. Sterowanie przy pomocy samej myszy z łatwą do kontrolowania inteligentną kamerą zalecane dla większości niedoświadczonych graczy, jak również dla tych... Pragną bardziej starać, że to pola walki, tryb sterowania można zmienić w każdym momencie. No to pod... klawiaturą i myszką nie ma. Kurde, samą myszką to tak dziwnie. FPS-y mi spadły, ja pierdzielę. O kurde. O matko. O Boże. Muszę sprawdzić, co się dzieje. Oja, nie wiem, co się stało. Długich lat królestwa północne leczyły rany po wielkiej wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Ło, nie powodzi idą. Ale koksy. Spokojnie. Zbliżamy się do Kermoren. A no.
Kto czytał książkę, ten wie, że Kaer Morhen to było miejsce, w którym szkolono Wiedźminów. Szkolono ludzi na Wiedźminów, o tak. No, jak chcesz grać. Znowu odczuwam spadek FPS-ów. Zaś będę musiał pozmieniać w następnych odcinkach. Pewnie utracicie jakość albo coś. Ja ci normalnie... Tyle trwa jeden głupi wstęp, no ale cóż. Jesteśmy w domu. Oni nie przewidywali, że ja to będę nagrywał, ani ktokolwiek inny. Jezus, ale mi spadły FPS-y oczywiście. Końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. A tam gadasz głupoty. No, oszczyj. Ostrz go. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze. Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Widzieliście to takie... Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kaer Morhen czas płynie powoli. Chwila się coś staje. Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Geralt nie sądzi, Geralt wie. Tak jak Chuck Norris. Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orynów za każdego odmieńca. Jest. Ale ich zjechał. Wiecie co? Będę musiał jednak zmienić. Wesemirze, mamy gości! Będę musiał coś podłubać tutaj, no bo widzicie jak to chodzi. Więc wejdziemy do... Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Spoko. Więc teraz... No, jeszcze wyłącz się. Chcecie, żebyście obejrzeli cały film, no jak zwykle. Wow. Dobra, tu się na razie żegnamy. Jestem. Tu jest pod F9 coś podpisane. Więc sterowanie. Ale mam na F9 włączenie. Szybkie wczytywanie, no właśnie. To ja sobie szybkie wczytywanie zrobię na F10. Tak. Nic nie zrzucałem. FPS się odnowiły, a tankisty. Chciałbym kogoś walnąć. Aha, bo tu jest tak, spoko. Tak, dobra, idę stąd. W trybie kamery TPP przesuwasz Geralta za pomocą klawiszy. Bo profesor ma jeszcze... Co? A. Spoko. F1, F2.
Level 2 to jest ten. Czemu on tak dziko chodzi? Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer Morhen. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Wow. To jest chyba nawet lepiej. Nie muszę ciągle naciskać. Zresztą wiecie, muszę trochę ogarnąć tę grę. Więc na pewno ze wszystkiego nie będę robił filmików. Próbują wyważyć bramę. Bez starania mogą sobie próbować. Możesz, mordę! Co to za byt? Przeraza. Będzie ciężko. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą, przygotujcie się! Nie, tu muszę coś zmienić, naprawdę. Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę do roboty. No ale co się będzie? Kopnął w bramę i niech się zamyka. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Z fartem! Podążając za znaczkami mapy, aby śledzić cele twojego aktualnego zadania. Dobra, nie wiem o co chodzi. Możesz łączyć ataki, aby skończyć kliki LP, dopiero w celu zmieni się na ikony jarzącego miecza. Taki tu jest szpil. Kurde, bol... A, jest, dobra. Mogę sobie obracać. Dobra, dajemy F2. Tam się będę bawił takim czymś. Mogę dopiero nacisnąć, jak jest... No, już teraz zakapowałem. Wow.
Jedziesz z nim. Tak jest. Nie idzie go prabować jak w Skyrimie, nie. Shit, ile ich tu jest. Nie da się tu jakichś kombosów zrobić? Może, nie wiem. Czemu ja przyszłem na tego? No przecież tam był ostateczny cios już. A, bo musiałem może jeszcze zrobić jeden. A. Dobrze, gdzie miałem iść? Pewnie nie tam. Więc pewnie tu. Aj, wbijaj. Jeśli zmień styl walki na szybki, klikając LPM ikonę kota lub wciskając klawisz X. I tylko 10 tych punktów. Tu było co? Styl silny, zwiększa zadawane obrażenia. Zwiększa problem z tym. Co zrobić sobie na razie na silny? Jak walczyć z twardym, żeby zmienić styl walki na silny? No przecież no zmieniłem. Tak, nie wiedziałem, że to jest takie sterowanie. Jeżeli chodzi o walkę. Myślałem, że jest całkowicie inny. Jest taki jak w większości. Włączać tryb aktywnej pauzy. A, no, spoko. No chodź. Myślałem, że to po prostu, no, maszuje się lewy przycisk myszy i jesteśmy bossami, no ale niestety. Znaczy niestety, no nie wiem czy niestety. Wow, łucznicy. Ja tu mam jakieś życie gdzieś, bo troszkę jakby nie patrzałem na nie. Wow, skacz, dziewojo. Tego miałeś wrócić się i kopnąć tak w głowę. Tędy nie przejdziemy. Za mną, do Savoli. Aha, Wiedźmin was wydymał. Dlaczego on ten miecz tak trzyma do góry? Ja cię. A, dobra, już mi trzyma. Dobra, wyciągaj. Jak się wyciąga miecz? Zatarłeś salamandro! Dobra. Tryb dzikiej kobry. Tryb tygryska. Wow. A no powiem wam. Pasuje mi ta gra. Tylko że gdzie ja miałem iść? Tam gdzie jest to czerwone chyba. Dobra, F2. Czemu on schował mnie, jak ja nacisnąłem F2? Nie wiem. Tu mam iść.
Obróć się, kurczę. Tryb dzikiej kobry. Nie w tego. Kurde. Fuck tego. Tak jest. No. Macie ginąć i to nie jest. Po prostu macie zginąć, no. Dobra. Otworzyć bramę mam. No, filmiki mi się tak zacinają. Pewnie już mam tak podzielony ten... podzielony ten odcinek, że to będzie magia. Ciekawe, ile już trwa. Aha, masz tu szmato. Szukaj innego przejścia. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. No. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donjonie. Pora spojrzeć na jego oczy. Ktoś chce was okraść. Tris, donjonie? On tak pisało? Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. Nie. I dobrze o tym wiecie. Mogli napisać, jak gdzieś jest skinie, albo nie wiem. Nie wiem, wyciągasz pochopne Locha. Wnioski. O tak, tak Tris, może mieć rację, musimy się dowiedzieć, czego chcą. A temu, co z mordą spokojnie, się stało? Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. No, Leo to jest dobry zawodnik. Weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Tris, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Taki przyjemniaczek z tego gościa. Ikony sak, lub wciskając klawisz I. Następnie kliknij PPM Elixir Groma, by go użyć. Vitrol, Rebis, coś tam. Unikat. Gdzie jest ten shit? Super jestem. To jest turbo na składniki. Tu i on będzie sobie pił, tak? Mam zarcywiały miecz, super. Zawsze o takim czymś marzyłem, no. Przedmioty fabularne, no właśnie, a gdzie mam je przedmioty fabularne? Dziennik. Dobra, to sobie tam kiedyś indziej przejrzę. Brama do wnętrza twierdzy. Powrót twierdzający. Spoko. Nie, no tu mam się dostać. Okej, a tu jest system jak... Nie, to było dobre. Czyli ja mam iść w drugą stronę. No, go. Straight ahead. Co to są za ptaszki? No, muszę iść. Tu było chyba wyjście, no nie? Idzie ze mną Leo. O nie, on już tu stoi. Oj, Jesus, jak się... Chodź, Leo, pogadamy. Jesteś gotów? Tak. To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie.
ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Geralt, możemy już iść do środka? No spoko, idziemy. Geralt, poczekaj! Co się stało? Tam w środku mogą być silni przeciwnicy. Zanim wejdziemy, wypij eliksir grom, który dał ci Vesemir. Dawaj go. Wskaż kursorem myszy ikonem efektu, aby zapoznać się z wskazówki. Zadawanie obrażenia. A no był też. W książce też takie były. O Jesus, zaś mi te FPS-y spadły. Przy ładowaniu tak jest, no. Ciekawe, czy w ogóle coś przed chwilą było słychać mojego głosu. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy Wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem, po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. No to chyba nie znaczy, że będziesz dobry. Wiecie, tu Geralt to jest gość pro, on wytrzymał takie chemikalia. Między innymi współczesne mydło. Dobra, jest silny tryb. Ale ty se wyznajdź Leo innego. Nie pokonasz Wiedźmina. No jedziesz z nim. Nie wiem, czy to czerwone to na pewno jest życie, ale czy ono się odradza, czy nie? Go. Dobra. No fajnie, tu nie trzeba nawet klawiatury używać. Może rzeczywiście sobie przełączę na... na tryby. Nic tu nie ma. Nic nie mogę z tym wziąć. Dobra. Gdzie mam w ogóle iść? Chwila. Ale nie, no mam te takie szybkie. Kuchnia, sala, wyjście na dziedziniec. Tu chyba mam iść, nie? Zresztą nie wiem, dziennik. Nie są oczki zadania. Obrona Cardmore. Wypij eliksir grom. Teraz muszę udać się do wnętrza twierdzy i dotrzeć do podziemnego laboratorium. Czyli idziemy do laboratorium. No, ten już Leo tu stoi. Styl grupowy. Styl grupowy jest najskuteczniejszym w życiu grupą, aby przełączyć ten styl pięknie cel. Szybko! Musimy biec do laboratorium! Wow, C, dobra. Są to jakieś takie boty małe. Przyszła kryska na matyjska. Ja cię, fajnie, że to jest polska gra. W końcu się czuję ten tą polskość. Dobra, przyszła kryska na matyjska. No, idź. Jakby nie mam w dół. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Ja. Chodźmy. No nie ma to takiego otwartego świata jak w Skyrimie. Ale to po pierwsze nie jest Skyrim, a po drugie to jest Wiedźmin. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Biały Wilk to Geralt, pamiętaj. Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się! No i jestem. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Tak ci się tylko wydaje. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmi nie będą nam przeszkadzać.
wcięci. Musimy coś zrobić. Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Arden. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz Arden w tę stertę gruzu. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do Kręgu Żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Jeez. Prosto mam iść. Podoba mi się ta gra. I like this shit. Znaczy nie, to nie jest shit. Bardzo fajna gra. Krąg szczepu kamienia. To chyba o to chodzi. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Przejdzie właśnie na QART, telekinicznego zagrożenia do oczyszczenia zagrożonej drogi lub obalenia przeciwników. Później próbowałem cel lub ziemię, aby użyć znaku. Aha, bo mam go zaznaczony i mogę go teraz użyć. Spoko. O. Jedziesz, gościu, jedziesz. Tak, taka inna rozgrywka. No i jak dla mnie, bo w ostatniej gry, które grałem, to trzeba było... Nie, przynajmniej w pop... Nie, na popie też trzeba było czekać. Dobra, nieważne. Jedziesz. I co teraz? No, nic się nie stało. Mam podejść bliżej. What the? A, znowu go musiałem wybrać. Co tu chodzi? Dlaczego ja tak nie og... A, on mi się musi załadować. Super, tak sobie... Matko... Czemu to się nie spierdziela? Chwila. Moment. Boże. Dlaczego ja muszę być taki tępy? No, walnij! Dziękuję. Fuck. Myślałem, że tą barierę rozwalę. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, syfilis, Franca i trąd, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Dlaczego on ma takie żyły? Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku.
Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, wszyscy mają takie żyły. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. I to co najbardziej lubię. Zostaję z Wesemirem, zajmiemy się przerazą. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Uważajcie. Musimy chronić laboratorium. No, Geralt, do laboratorium. Już. I zaś wczytywanie. No dobrze, że ono jest takie szybkie. Jakby było dłuższe, to... Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Wytrzymałość to jest, toksyczność, a to jest. Nie, to jest energia. Dobra. Mały kat.